przebudzenie w zaginionej ziemi. Damian, Marcin i Kuba powoli odzyskiwali świadomość. Świat wokół nich pulsował dziwnymi kolorami i dźwiękami, które nigdy nie słyszeli. Przebudzili się na zimnej, metalowej podłodze, otoczeni przez migoczące wieże i budowle nieznanej technologii. Nie byli już na ziemi. Niebieskie niebo zostało zastąpione purpurowym odcieniem, a nad głowami unosiły się wielkie, srebrzyste statki. Otaczająca ich rzeczywistość była nienaturalnie cicha, przerywana jedynie mechanicznym buczeniem, które wydawało się pochodzić z każdego kierunku. Nie mieli pojęcia, jak tu trafili, ani gdzie dokładnie są. Gdy Damian wstał i otarł kurz z twarzy, jego wzrok napotkał Marcina, który próbował odzyskać równowagę, a niedaleko od nich Kuba starał się odnaleźć w tej dziwnej przestrzeni. Nie było czasu na pytania, byli tu razem i musieli działać. Nagle za ich plecami pojawiła się grupa istot. Wysokie, smukłe postaci, poruszające się bezszelestnie, odziane w lśniące pancerze. Byli to przedstawiciele obcej cywilizacji. Damian, Marcin i Kuba natychmiast zrozumieli, że muszą działać szybko i sprytnie, jeśli chcą przetrwać. W tym momencie narodził się plan. Zaczęli rozglądać się po otoczeniu, starając się zrozumieć hierarchię i zachowanie obcych. Wkrótce odkryli, że istoty te mają silnie zorganizowaną strukturę społeczną, ale nie są nieomylne. Po kilku godzinach obserwacji zauważyli lukę w systemie bezpieczeństwa. Na nocnej zmianie wstęp do kluczowego budynku był słabo chroniony. To była ich szansa. Kuba, specjalista od inżynierii, natychmiast przejął inicjatywę, odblokowując zamki przy pomocy improwizowanych narzędzi, które zdołał stworzyć z pozostałości obcych technologii. Marcin, dzięki swojej wiedzy taktycznej, zaplanował trasę przez budynek, a Damian trzymał straż, gotowy do działania w razie zagrożenia. Gdy dotarli do centrum dowodzenia, natknęli się na coś, czego się nie spodziewali. Elitarne jednostki obcych czekały na nich, jakby były świadome ich obecności. Rozpoczął się zaciekły pojedynek. Damian, Marcin i Kuba walczyli na śmierć i życie, wykorzystując wszystko, co mieli pod ręką. Damian zadał potężny cios swoim przeciwnikom, gdy Marcin osłaniał ich z tyłu, a Kuba unieruchomił głównego przeciwnika za pomocą elektroniki. Jednak prawdziwa niespodzianka czekała ich na końcu. Gdy wydawało się, że uda im się uciec z pułapki, odkryli, że to miejsce było eksperymentem. Obcy testowali ludzką wolę przetrwania, a najważniejsze było to, że nie byli jedyni. W podziemiach znajdowały się setki innych ziemian, których losy zależały od decyzji bohaterów. Na końcu, gdy wydostali się na zewnątrz, bohaterowie zobaczyli ogromny portal prowadzący do kolejnych światów. To nie był koniec ich podróży. A wśród tych, którzy przeżyli, pojawiła się tajemnicza postać, która zdawała się wiedzieć znacznie więcej niż ktokolwiek inny. Postać, która otworzyła przed nimi nowe możliwości i dała im szansę na zrozumienie prawdziwego celu ich misji. Czy zdecydują się powrócić na Ziemię? A może wybiorą drogę pełną nowych przygód z nieznaną przyszłością przed nimi? To pytanie, które pozostaje otwarte, a dla tych, którzy wspierają ich wyprawę, przygotowane są tajemnice czekające na odkrycie w następnych rozdziałach tej epickiej historii. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli podobała Ci się nasza podróż przez zaginione historie, zostaw łapkę w górę i daj znać w komentarzach, co myślisz o tej opowieści. To dopiero początek naszych odkryć. Nie zapomnij subskrybować, aby nie przegapić kolejnych fascynujących historii z przeszłości. Każdy nowy odcinek to kolejna wyprawa w nieznane, pełna tajemnic i niespodzianek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku opowieści z zaginionej ziemi.